RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz. To jest program RZG Interwencje. Kłaniają się Piotr Kuśnierz i Krzysztof Filmanowicz. Dziś znajdujemy się przy rondzie tuż obok magistratu. Przypomnijmy, kilka dni temu, w poniedziałek, na początku tygodnia doszło do serii zdarzeń drogowych w Zielonej Górze. Podobnie zresztą było na początku tego miesiąca, w styczniu tego roku. I dzisiaj temu zagadnieniu poświęcimy nasz program. Czyli czy zielonogórscy kierowcy potrafią jeździć po naszych miejskich drogach w sezonie zimowym? W tym celu będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi, których czas przedstawić. A dzisiaj wielu ciekawych gości. Zaczniemy może od przedstawiciela magistratu, Biuro Zarządzania Drogami, Michał Szulc. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Są z nami również przedstawiciele firm zajmujących się odśnieżaniem miejskich dróg. Proszę się po kolei przedstawić. Dzień dobry, Kifred Ryszard, Budmil. Rafał Szkopiński, firma Taxus. Małgorzata Guran, firma Taxus. Dzień dobry, Patryk Kowalski, ZPB Kaczmarek Budownictwo. Są również z nami Andrzej Gramatyka, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Zielonogórskiej Policji. Dzień dobry. Eugeniusz Kubiś, właściciel firmy Motorex. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do przedstawiciela policji. Panie naczelniku, jak to jest z tymi kolizjami w sezonie zimowym? Ile ich jest? Jest ich więcej niż, powiedzmy, kiedy mamy w Zielonej Górze lato? I mniej więcej statystycznie, jak to wygląda od początku tego roku? Na pewno jest więcej aniżeli w okresie letnim, z tym, że po takim okresie, powiedzmy, zaskoczenia przychodzi już taki okres, jak mamy dzisiaj, jak mieliśmy wczoraj, kiedy tych zdarzeń jest na poziomie kilkunastu stłuczek, powiedzmy, w ciągu dnia, czyli podobnie jak latem. Najgorzej jest co roku początek okresu zimowego, kiedy kierowcy są zaskoczeni tym, że jest biało, że przymarzło i w pierwszych godzinach takiego szaleństwa naprawdę wtedy dzieje się bardzo dużo. Z tym, że muszę powiedzieć, że im bardziej trudne warunki, tym jest bezpieczniej pod kątem wypadków drogowych, czyli tych zdarzeń, gdzie są ofiary w ludziach. Tak? Kierowcy zdecydowanie wolniej jeżdżą, tych zdarzeń jest dużo, ale skutki są mniejsze. Pytanie do przedstawiciela magistratu. Ile pieniędzy zostało przeznaczonych na ten sezon zimowego utrzymania dróg w całej Zielonej Górze? Kwota przeznaczona na ten sezon zimowy to jest 5 600 000 zł. Jakie miasto jest przygotowane do tego zimowego utrzymania dróg? Zanim porozmawiam z przedstawicielami firm, które się tym zajmują, kilka informacji, szczegółów na sam początek. Miasto jest podzielone na 3 rejony i w ramach przetargów publicznych zostały wybrane firmy na każdy z tych rejonów osobno na utrzymanie ulic i osobno na utrzymanie chodników. Mamy jeszcze dodatkowo deptak, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej. Czas teraz przejść do przedstawicieli firm, które zajmują się odśnieżaniem w naszym mieście. Proszę powiedzieć na samym początku, czym Państwo konkretnie się zajmują, za jaki region Państwo są odpowiedzialni? Budli zajmuje się rejonem drugim zachodnim. Odśnieżaniem jezdni. Tylko. Jak to wygląda? Otrzymują Państwo informacje o tym, że pada śnieg, widzą Państwo, jest to komunikacja poprzez krótkofalówki? Całą dobę czuwamy sami, nikt nas nie informuje, chyba że jest jakaś sytuacja, jak w tej chwili, że nic się nie dzieje, a gdzieś przypadkiem wystąpi jakaś śliskość, no to policja ma z nami kontakt, czy ewentualnie dyspozytor MZK i informują nas i wtedy natychmiast jedziemy i sprawa załatwiamy. Jak to w Państwa przypadku wygląda? Za jaką część Zielonej Góry Państwo odpowiadają? Odpowiadamy za część wschodnią, jeżeli chodzi o ulicę i część północną, jeżeli chodzi o chodniki. Ilu tych pracowników jest zaangażowanych w ten proces polegający na tym, aby zielonogórzanie mogli bezpiecznie dojechać do domu, z domu? Około 30 osób czuwa nad akcją Zima. Jest do tej akcji przypisanych. I na koniec proszę jeszcze przypomnieć naszym słuchaczom, jaką firmę Pan reprezentuje i za co Pana firma odpowiada w naszym mieście, za jaki region? Firma ZPB Kaczmarek Budownictwo, odpowiadamy za rejon północny, czyli główne ulice Zjednoczenia, trasę północną Sulechowską Batorego. Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczbę pracowników, o sprzęt, jakim Państwo dysponują? Więc posiadamy 11 kierowców, do tego jeszcze są mechanicy, operator ładowarki. Posiadamy 6 samochodów, 6 pojazdów do odśnieżania typu półgopiaskarki.
Mówiliśmy przed chwilą o tym, jak miasto jest przygotowane, firmy zajmujące się odśnieżaniem. Porozmawiajmy o kwestiach bezpieczeństwa, bo one są bardzo ważne. Eugeniusz Kubiś, pytanie dotyczące tego, jakie błędy najczęściej popełniają zielonogórscy kierowcy, poruszając się po mieście w trakcie sezonu zimowego? Ja myślę, że tak właśnie przede mną powiedział pan Andrzej Gramatyka, najtrudniejszy to jest okres właśnie przejściowy, kiedy ludzie jeszcze jeżdżą w starym stylu, kiedy było sucho, pięknie, słonecznie i musi potrwać pewien czas, zanim się przystosują swoje reakcje, swój sposób prowadzenia samochodu, przewidywanie do warunków właśnie zimowych, kiedy no, jest i łatwo wpaść poślizg, łatwo doprowadzić do kolizji, ten okres przygotowawczy. I myślę, że to nie jest specyfika Zielonej Góry czy nawet Polski. Wszędzie, gdzie następuje gwałtowna zmiana, a u nas w szczególności mimo wszystko są to jednak te cztery pory roku, chociaż słabo zaznaczone, no to przychodzi taki moment, że warto by było sobie uświadomić, że teraz muszę przez jakiś czas szczególnie uważać, bo to zawsze tak się dzieje, że przy takim przeskoku następują problemy właśnie z nami samymi, z przystosowaniem. I nie pomogą tu żadne, powiedzmy, środki techniczne, ABS-y, żadne szkolenia nie pomogą. W OTDJ-cie, chociaż bardzo polecam OTDJ przy Zielonogórskim Wordzie działający w Tomaszowie. Sam jestem przykładem tego, jeżdżę od 1977 roku, każdego dnia większość życia jeździłem na oponach, powiedzmy, takich całosezonowych i nic mi się nie zdarzyło, a bardzo krótko po szkoleniu w OTDJ-cie po prostu sobie jechałem rozluźniony i tak dalej i na rondzie mało co nie doprowadziłem do zderzenia czołowego, bo po prostu obróciło mi przy próbie zjazdu z ronda. Czyli nie zabezpieczy nas doświadczenie, nie zabezpieczy nas szczególne szkolenie, jeżeli po prostu zdarzy nam się moment dekoncentracji. Na to nie ma mocnych. Przed programem powiedział też pan w sumie dość tragiczną historię dotyczącą czarnego lodu. Dlaczego powinniśmy unikać czarnego lodu i proszę podzielić się tą historią. Pierwsze, panie redaktorze, niestety nie da się uniknąć czarnego lodu, bo on po prostu jest. Tak, wiele innych rzeczy, tak, drzewa przy drogach, których niektórzy chcieliby wszystkie wyciąć i tak dalej. Tak, to polegało na tym, że młodzi ludzie, znajomi moich młodych członków rodziny wracali z dyskoteki. Piękna droga, ale taka powiedzmy na przemian, trochę lasu, trochę jakiś tam przepust, gdzie woda płynęła sobie pod spodem i zdarza się wówczas, że przymarznie na asfalcie właśnie ta wilgoć, zupełnie nie widać, że jest lód i ci młodzi ludzie jechali tak, jak przez cały czas droga pozwalała, wyjechali właśnie z lasu i w tym momencie droga wyglądała czarna, ale właśnie była ta warstewka lodu, zarzuciło samochód, uderzył chyba w najgorszy możliwy sposób, czyli bokiem w drzewo. Wyglądało to tak strasznie, że ratownicy, którzy ratowali uczestników tego wypadku, myśleli, że dziewczyna jest w zaawansowanej ciąży, bo jeszcze żyła, a to po prostu tak błyskawicznie było uszkodzenie narządów wewnętrznych i krwotok wewnętrzny i tak dalej. I rodzeństwo plus jeszcze jedna osoba z korzeństwa zginęła w tym wypadku. Taki drobiazg, cała droga fajnie, po fajnej imprezie, nikt nie był pijany i tak dalej, ale niedocenienie zmienności warunków związanych z tym, że mówię, no są jakieś tam lokalne opady, płynie jakaś rzeczka czy coś takiego, jest jakiś most, wiadukt i tam się może zdarzyć, że właśnie pojawi się ten tak zwany czarny lód. Nigdy, jak tłumaczę moim kursantom z Motorexu, nigdy nie należy jeździć na 100% swoich możliwości. Tak obrazowo mówiąc, jeżeli pojedziesz człowieku na 80% swoich możliwości, zawsze ci zostanie jakaś rezerwa, że będąc zaskoczonym, masz jeszcze jakąś rezerwę, żeby się bronić. Ale jeżeli dajesz na 100%, bo myślisz, że jesteś super kierowcą, bo ci wszystko świetnie wychodzi, ale nie masz doświadczenia. Każdy powinien wiedzieć, że a ja już doświadczenie od 1977 roku nigdy mnie nie obracało, a w ostatnich czasach mnie dwa razy obróciło mimo doświadczenia, mimo powiedzmy umiejętności i tak dalej. Czyli też nasz stan psychiczny, a tym się zajmuję jako psycholog transportu od 1984 roku, więc mogę powiedzieć, że nieraz ludzie pozornie się mówi bez jakiejś super predyspozycji, ale mającej tą jedną cechę osobowościową, że szanują życie innych ludzi i swoje i są ostrożni i oni są znacznie lepszymi kierowcami od mistrzów, rajdowców i tak dalej. Przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Opony. Na jakich oponach najlepiej jeździć? Są różne opinie. Jedni mówią całoroczne, czyli uniwersalne, inni zimowe. Są różne opinie i ja nie będę specjalnie do tych czy do tych zachęcał. Są zwolennicy wielosezonowych, są zwolennicy tacy, którzy twierdzą, że tylko i wyłącznie zimowe.
Póki co przepisy nas do tego nie zmuszają. Mówię póki co, ponieważ były pewne pomysły. Natomiast chcę powiedzieć, że osobiście jeżdżę na oponach w tej chwili zimowych i doceniam to, o ile są lepsze od tych letnich, tak? Jeszcze raz chcę powtórzyć, nie będę kogoś zachęcał, że koniecznie takie czy takie, to jest decyzja, którą każdy musi podjąć sam. Czy zawsze przed sezonem zimowym powinniśmy rozważyć, a może inaczej, powinniśmy przeprowadzić kontrolę techniczną, przegląd własnego auta? Oczywiście, że tak. To już nie chodzi nawet o zimę, tylko w ogóle dbajmy o nasze pojazdy, ale jeśli już mówimy o zimie, tak, no układ hamulcowy musi być sprawny. To ogumienie nie może być gdzieś na pograniczu, tym bardziej, że właśnie im większy bieżnik, tym wtedy bezpieczeństwo nasze jest większe. Nie tylko podczas opadów śniegu, nie tylko podczas, już może bym przesadził z lodem, bo jeśli chodzi o jazdę po lodzie, to czy to są zimowe, letnie, czy wielosezonowe, to tutaj żadne opony nam nie pomogą i tak jak przed chwilą pan Eugeniusz Kubiś powiedział, tutaj po prostu tylko nasza czujność, nasza pełna koncentracja może nam w takiej sytuacji pomóc. Pytanie jeszcze do przedstawiciela magistratu. Chciałem zapytać się o to, mniej więcej ile dróg, chodników jest objętych zimowym utrzymaniem w tym sezonie? Stałym zimowym utrzymaniem objęte jest 326 km dróg i 110 km chodników. Też mam pytanie jakby bezpośrednio wynikające z komentarzy, które się dziś pojawiają w lokalnych mediach. Niektórzy słuchacze mogą narzekać, że służby nie działają tak szybko, jak powinny. Proszę jakby zdradzić kulisy tego. Ludzie wyjeżdżają, pracują, śnieg pada, też nie ma możliwości całkowicie usunąć tego śniegu, prawda? No tak, musimy na wstępie przypomnieć, że działania mają łagodzić skutki zimy, a nie całkowicie je likwidować. Wszystko zależy, o jakiej porze nastąpi załamanie pogody. Sytuacja z poniedziałku nastąpiła w najmniej odpowiednim momencie, czyli przed godziną 15 i w tych korkach, w których stali mieszkańcy, tak samo stały sprzęty, które miały odśnieżyć i zlikwidować te skutki nagłego załamania pogody. Więc no, apeluję do mieszkańców o to, żeby uzbroili się w cierpliwość. Firmy wyjeżdżają jak tylko szybko mogą. Nie mogą temu przeciwdziałać wcześniej, bo nie ma sensu wyjeżdżać przed opadem śniegu. I no, firmy robią co mogą i myślę, że w mojej ocenie bardzo dobrze spełniają swoje obowiązki wynikające z umów. My na bieżąco to kontrolujemy. Mamy system GPS, który ewidencjonuje jakby trasy przejechane, prace pługów, posypywarek. No właśnie, mówiliśmy o kwestiach bezpieczeństwa, pan też o tym mówił, a gdy dojdzie do sytuacji, że mamy jakieś zdarzenie drogowe, specjalnie używam sformułowania zdarzenie drogowe, czy zawsze w sytuacji zdarzenia drogowego powinniśmy poinformować policję? Zdarzenie drogowe. Od razu sobie rozdzielimy, tak? Wypadek i kolizja. Wypadek, czyli to tam, gdzie mamy ofiary w ludziach i wówczas bezwzględnie pozostawiamy wszystko tak jak powstało pierwotnie po zdarzeniu i mamy obowiązek powiadomić policję. Jeśli mamy kolizję, czyli zdarzenie, w której są tylko straty materialne, nie ma takiego obowiązku, w miarę możliwości sprzątamy po sobie, usuwamy pojazdy z drogi, żeby nie utrudniały, nie tamowały, nie stwarzały kolejnego zagrożenia i kwestia teraz dogadania się między sobą, tak? Można, nie trzeba. Dziękuję Państwu w takim razie bardzo serdecznie za udział w programie. Ja przypomnę, to był program RZG Interwencje. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Piotr Kuśnierz, Krzysztof Filmanowicz. Audycja zawsze do odsłuchania o 12.30 na 97.1 FM. Oprócz tego również wideo na rzg.pl, na YouTubie i na Facebooku. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. Środy o 12.30 na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Piotr Kuśnierz.